Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w Space Marine dwójeczce i nawet odcinek teraz też jest drugi. Lecimy dalej z naszą fantastyczną przygodą, nadal jesteśmy very much w samym wstępie do tej gry. Nawet wydaje mi się, że ten przycisk pomiń wstęp pozwoliłby mi pominąć wszystkie te misje, ale uczymy się tego co i jak, z czym się tę grę je i kroimy robactwo tak bardzo, że jestem po prostu najszczęśliwszy. Szczęśliwszy niż byłem przez wszystkie ostatnie dni. Nie wiem w sumie co to za porównanie. Nie jestem koniecznie szczęśliwszy niż przez ostatnie dni, ale na pewno jestem po prostu szczęśliwy widząc to, co widzę teraz na ekranie i mam nadzieję, że wy też. Jeżeli tak, zostawcie lajka, zostawcie komentarz, zostawcie trochę lore warhammerowego dla każdego, żebym mógł sobie poczytać. A ja idę, cóż, spróbować wystrzelić ten pocisk, aczkolwiek będzie potrzebny rytuał, którego my raczej nie wykonamy, więc trzeba będzie zobaczyć, jak obejdziemy cały ten problem. Zobaczymy, czy wirusa uda się wrzucić w stratosferę. Aha, dobra, bo błogosławieństwo nie było jednak chyba potrzebne. Modły ładowania. Jest też bardzo duże prawdopodobieństwo, że żadne modły tutaj nie są potrzebne, ale to po prostu sposób, w jaki wszystko robią. Przetrwaj do zakończenia aktywacji. O Jezus Maria, czy one będą mi się tutaj wspinać? Prawdopodobnie, ile tych robali pieprzonek tutaj jest? Halo! Jak ja mam sobie z tym gównem poradzić? Gdzie one będą mi właziły? No chyba was podupcyło, come on! Ile tych robali tutaj teraz idzie w moją stronę? Podupcyło was chyba! Jeb! Dobra, mam wrażenie, że to może być misja, której nie jest mi dane tak naprawdę przetrwać. Ale cóż, nie ma niczego wspanialszego niż oddanie swojego życia ku sprawie wielkiego imperatora. Więc jeżeli mam zginąć, to zginę. Wspina się całe to gówno prosto do środka. One są już tutaj. O mój Boże, jak włażą. Aha! Come on, granat? Czemu nie? Jeszcze jeden granat? Może te granaty jednak dadzą mi przetrwanie. Ale tego gówna jest tutaj niesamowicie dużo. Elementy organiczne na torach, personel opuści teren. Chuj tam z tym terenem, jak ja mam to gówno przetrwać? Może jednak nie będą aż w takich ilościach wchodzili. Może zmarnowałem tak naprawdę te granaty. Dobra, lecimy w takim razie i kroimy ich tutaj, ile wlezie. Oj, unik? Cholera jasna, no unik by się tutaj przydał, gdybym go tylko zrobił. Kurwa, jeszcze jeden. Pchnięcie, uderzenie, postrzał, pierdol. Nie jestem nawet pewien, jak tutaj powinienem... O, to się nawet udało, ale kurwa, jak ich tutaj idzie teraz dużo, come on! Możemy, tego nie skontrowałem, come on, nie tak to miało wyglądać, dobra! Chcę się odczepić od tego jebańca, biec przed siebie! Jak ja mam tutaj niby, całe to gówno przetrwać, nie mam nawet granatu, nie mam niczego! Jesus, nie mam życia! Chyba nie przetrwam do momentu aktywacji tego całego pocisku, kurwa mać! Dobra, pomocy, moja tarcza się w ogóle regeneruje, czy jedynym sposobem na regenerację jest robienie tutaj eliminacji? Ohoho, come on! What the fuck, raz, dwa, trzy i uderzenie! Stąpnięcie! Dobra, to się nawet udało, ale jest źle, jest kurwa bardzo źle i umarłem, nie! Nie tak to miało wyglądać, tam mam dotrzeć? Kiedy się ten znacznik pojawił? O, come on, moja pierwsza porażka w drugim odcinku, naprawdę? Ach, cholera jasna, dobra, musimy to troszeczkę lepiej w takim razie przeprowadzić, nie wiem czy bieganie tutaj dookoła to jest najlepszy pomysł. Jeszcze raz! Dobra, zdecydowanie można tutaj zostać przytłoczonym i to przepotężnie przez to robactwo. Niepotrzebnie marnowałem moje granaty, żeby rzucać w całe to gówno, które jest tam z drugiej strony. Tutaj miałem dotrzeć, wydaje mi się, gdzieś w te okolice. Czy ja wtedy zejdę na dół, zrobię coś innego? Nie wiem, ale poobserwujmy jeszcze raz morze tyranidów, które będzie pełzło w naszą stronę. Strzelanie tam nie ma najmniejszego sensu, będą wychodziły wszędzie z tych dziur tutaj dookoła. Cóż, tak czy siak, musimy przetrwać do końca aktywacji. Nie może to być zadanie niewykonalne i nie mogę sobie tutaj wkręcać, że no, tak ta misja jest zrobiona, że ja tu muszę umrzeć. Tak więc, hehehe. Dobra, moment. Jedna rzeczą to było usuwanie poprzednich nagrań, żeby starczyło mi miejsca na te, które w tej chwili robię. Ponieważ, moi drodzy, zaczyna się sezon gamingowy. Jara mnie to tak samo bardzo, jak jara mnie rozpierdol, co czysto obecny w tym Space Marine, ponieważ w końcu będzie w co grać. Dużo serii, dużo odcinków, nawet wręcz łapię się za głowę, zastanawiając się, jak przeszachować te wszystkie filmy, żeby każdy tutaj był zadowolony i mógł oglądać to, co chce oglądać. Tutaj pierwsze robale wychodziły poprzednio, ale szczerze mówiąc, to chyba z każdej jednej dziury mogę się spodziewać, że będą mi się tutaj próbowały wlać. One się zbierają po prostu w takie wielkie kupy, włażą na siebie wzajemnie i tyle. Dobra, no mogę rzucić granat, ale właśnie gdzie powinienem rzucić granat? Może jednak tutaj? Dobra, zajmijmy się tymi na dobry początek. Powinno się chyba udać. W tego też mogę strzelać, ale on, widzicie, broni się tutaj całkiem skutecznie przed nami. Tu włażą, tam włażą. No oczywiście, że zaraz tutaj powłażą wszyscy. Tego mogę za to skontrować, postrzelić jeszcze. Spróbować w niego wjechać. Oj! I unikać tego oczywiście wszystkiego, co tutaj jest do unikania. Tego mogę... Nie udało mi się go skontrować. Ty, ten jest do w ogóle wyeliminowania, ale już wiecie co, chuj z tym. Eksplozja, przyładowanie i lecimy dalej.
Strasznie powolne są moje ruchy, no ale hej, ja nie mam być szybki. Ja mam być kurwa silny ze wszystkich opcji, jakie tutaj wchodzą w grę. I ja mam być kurwa potężny po prostu. Dobra, na pewno teraz, skoro się udało pozbyć tego całego silniejszego przeciwnika, powinno być chyba tutaj trochę lepiej. Ale hej, muszę słuchać tych głosów. Dobra, wystrzel bombę do stratosfery. To jest teraz mój cel, tam muszę dotrzeć. Ale tak, to chyba jest moment, w którym będę musiał potencjalnie poświęcić swoje życie. Ale to się zaraz okaże. Dobra, chodźmy przed siebie, przebijając się po prostu przez nich siłą czystego uderzenia i mamy to. Dobra, to było o wiele prostsze niż sobie wyobrażałem. Mogłem stać tutaj w jednym miejscu i wyszłoby na to samo. A wszystkie tyranidy dookoła mnie po prostu zniknęły. I to jest taka skocznia wręcz. Zajebiście to wygląda. Elektromagnetyczne wyrzutnie, pociski Gaussa. No i co? Wirusik leci na planetę. Ja spekuluję, że możemy źle skończyć tutaj, bo mimo wszystko zginął praktycznie cały nasz oddział, więc są dwie opcje. Albo podzielimy ich los, albo jesteśmy wybranymi, którzy jednak ujdą stąd z życiem. Jeden granat, drugi granat, to może być trochę za mało. O wiele sprawniej mu idzie to strzelanie niż mi. Jeden strzał, jedno zabójstwo. Jucha się leje. Dużo krwi ostatnio na tym kanale. Albo tę krew sprzątamy, albo tę krew wydobywamy z wrogów. Ale tak, to chyba może być koniec. Zaraz zostaniemy zalani robactwem. To jest Titus, tak! Nie, on nie może zginąć, nie ma takiej opcji. Co teraz? Tryb furii? Błogosławieństwo Imperatora? Co dalej będziemy robili z tymi robalami? Bo coś musimy. Holy shit. Jakaś nowa mechanika? Coś, co mi pomoże tutaj? Proszę! Nie, po prostu będziemy tutaj sobie walczyli, co? Tutaj oczywiście piękna kontra. Zabiorę was ze sobą do grobu. To też jest opcja, na którą jestem gotowy w tej chwili. Nawet nie muszę w nich celować tak naprawdę. One biegną mi same pod celownik. Raz, dwa, trzy, kontra. Nie mogę niestety kontynuować fantastycznego kombosa po tym, jak zostanie mi przerwany, bo... Albo w sumie sam go sobie przerwałem. Wszędzie jakieś te małe tutaj główienka są dookoła nas, ale dobra. Widzę, że tyranidy tutaj organizują walkę tak jak w pierwszych Assassin's Creedach, czyli co najwyżej po parę sztuk do mnie przychodzą, więc ostatecznie chyba powinno się udać. Tego też możemy w ogóle rozstrzelać. Ja tak się skupiałem na tym, żeby, wiecie, walczyć z nim na blisko, ale nie jest to absolutnie konieczne. Oj, kurwa, unik, kontra. Kurwa, teraz jeszcze mogę go postrzelić, zabić, wykończyć. Dobra, nawet że jest git, uzyskaliśmy trochę życia. O! Kurwa, Titus, jakim ty jesteś absolutnie Sigma Mailem, to trudno mi sobie wyobrazić. Oni powinni srać w gacie na samo w ogóle, jakby jak tylko słyszą to, co ty do nich mówisz. Chociaż to są kurwa robale. Nie jestem pewien, czy one w ogóle słyszą cokolwiek, albo rozumieją chociaż nasz język. Jebani, tutaj będą lecieć we mnie. Kontra, zbicie, odbicie. Postrzał mnie tutaj chyba troszeczkę uratował. Eliminacja. Czy ja tutaj też jestem jakby wrażliwy na obrażenia podczas eliminacji, czy jest tak jak w jedynce, czy będzie inaczej niż w jedynce? Jezus Maria, jaki pierdol dostaję, tego muszę oczywiście uniknąć. Oj! Kurwa, kontra tutaj. Dobrze, podziałała, strzał! Uho! I eliminacja. Pięknie pokrojony. Możecie sobie wyhodować większych tyranidów, ale ja mam wyjebane. Oczyszczę galaktykę z waszej rasy. To jest coś, co mam wrażenie, Space Marine mogą powiedzieć o każdej innej rasie niż ludzka. Nie wiem, czy jest tutaj jakakolwiek inna, która byłaby dla nas przyjaciółmi. O! Coś tam potężnie pierdolnęło z drugiej strony. O mój Boże, co to kurwa jest? Co to jest? Coś wielkiego, to na pewno, ale wiecie co? Wcisnę w niego tyle obrażeń, ile mogę, póki jestem w miarę... Oj, daleko! Jebany, będzie do mnie jeszcze strzelał. Okej, czyli to jeden z tych. Dobra, ładujemy, kurwa, obrażenia. Dam radę go skontrować? Nie wygląda na to, jakbym dał radę go skontrować. Ej! O chuj, tego to musiałem uniknąć. Dobra, grzmocie, krojenie! Ale unikanie też. Ej! Ja pierdolę, normalnie cały czas pieprzony Wukong tutaj się po mnie normalnie dzwoni i odzywa, żebym do niego powrócił. Bardzo chcę, żebym powrócił. Okej. Tego mogę uniknąć i mogę dalej do niego napierdalać. Gdzie masz jakieś wrażliwe punkty? Całe twoje ciało powinno być wrażliwym punktem. Przecież ja strzelam, kurwa, chyba odpowiednikami takich gwoździ do budowania, wiecie, torów kolejowych. Przynajmniej takie mam wrażenie, jak słucham odgłosów samych tej broni. Dobra, okej. Całkiem nieźle ma wrażenie obrywa, jeżeli dostaję w głowę. Czy ja go obieram z jakiegoś armora? Zaatakuje mnie teraz, doskoczy do mnie. Mam nieskończoność amunicji i maksymalne wkurwienie. To teraz mnie definiuje najbardziej. O! O cholera jasna, dobra. Walka na blisko. Nie! Moje trzecie płuco.
Daj tu się, walcz! Wkurw się, wiem, że to podziała! Albo i nie? Co teraz? Atomowa detonacja własnej zbroi! Dobrze, wsparcie! Ej, to takie wysokokalibrowe wydaje mi się. Jo, to mi się podoba. Ale nasz status nadal jest raczej cienki. Na szczęście tyranidy chyba już postawiły na mnie kreskę. Przebiegały sobie obok. Ktoś nas chyba wyratował z tego wszystkiego. Może faktycznie ten wirus już zaczął działać, dlatego nasze dodatkowe szturmy, które tutaj wykonywaliśmy, mają teraz większą skuteczność. Nie chcę dołączać do żadnego serwera. W ogóle kolejny plus Space Marina 2. Twórcy stwierdzili, że oni mają wyjebane i nie będą wrzucali absolutnie żadnego DRM-a tutaj. Nie ma de novo, nie ma żadnych psujących performance i rozpieprzających grę zabezpieczeń. Rebel po prostu stwierdziło, że jeżeli gra jest dobra, to obroni się sama. A jak na razie, ohoho, wygląda na naprawdę dobrą. Orbita Kadaku. Parka wojenna, dzień 4. Zrobili nam jakąś ekstrakcję, wyciągnęli nas stamtąd? No mamy się nieźle! Czemu tutaj jest ślad, jakby wycięli nam głowy i przyczepili do innego ciała? To są po prostu standardowe cięcia, które wynikają z modyfikacji, jakich się poddaje Space Marinów. Chwała Imperatorowi! Jezus Maria, ale góra mięcha! Nie spodziewałem się zobaczyć Marina bez zbroi! The wound was fatal. Aha. He survived only through the Rubicon surgery. We remade you. O, to wiele wyjaśnia. You are a Primaris now. Primarisem? Why? Lord Kalgar issued the command himself. Is he here? Gone. Summoned by the Primarch. I must get back to the Watch Fortress. You have been reassigned. My place is with the Death Watch. The Inquisition can find no stain on you, Titus, accused of heresy. You have served penance in the Death Watch for almost a century, and not once have you faltered. But you will never know redemption until you have faced the judgment of your brothers. Prove yourself to us. And no true absolution. To dopiero kara. 100 lat służyć w jakiejś konkretnej jednostce, żeby się odkupić. Your life. My honor is my life. What is your fate? Obrzydliwe. My duty is my fate. What is your fear? My fear is to fail. What is your reward? My salvation is my reward. What is your craft? My craft is death. What is your pledge? My pledge is eternal service. Ależ to jest niesamowicie intensywna organizacja, to pewne. Jezus Maria, oj Tajtusie. Nie wiem, czy oglądaliście jedynkę. Nie wiem, czy będę miał tutaj chwilę, żeby z wami pogadać. You are now stronger, faster, and more resilient. You will take your place as an ultramarine once more. Your brothers will know that you served in the Death Watch, but your dishonorable status as a Black Shield has been redacted from the archives. Should it be discovered, there would be questions. Lord Kalgar has offered you a second chance. Do not taint it. Tam dziecko ze skrzydłami lata?
God damn! No i chyba mamy naszą bazę. Zgłoś się do kapitana Aherana. To zdecydowanie są jakieś mechaniczne dzieci, kurwa, latające. Jaki wkurwiony i brzydki. Co to jest w ogóle? Dobra, słuchajcie, nie wiem, czy oglądaliście jedynkę u mnie, ale specjalnie nagrywałem ją, żebyście wiedzieli, co się dzieje w dwójce. W jedynce jako Titus lądowaliśmy na planecie, która była atakowana przez orków, ale jednocześnie miał tam miejsce jakiś projekt, który się okazał być psionicznym biczem, którego mieliśmy zabezpieczyć tytany, takie wielkie po prostu roboty bojowe. Okazało się, że tam jest jeszcze projekt psionicznego bicza, który był realizowany przez jednego inkwizytora, no ale ostatecznie okazało się, że ten inkwizytor został przejęty przez chaos i cały ten psioniczny bicz doprowadził do tego, że siły chaosu, włącznie z takim Numa Numa Jejem jednym, zleciały na te planety i jeden z nich chciał się jakimś księciem chaosu chyba stać. Oczywiście, że go powstrzymaliśmy, ale powstrzymaliśmy go tylko dlatego, że nie wiadomo dlaczego Titus, czyli ten przechuj, był odporny na dotyk chaosu, który każdego po prostu rozwalał momentalnie. No i pokonaliśmy tego Numendora, czy jak mu tam było, Nefretete, no ale jednak zostaliśmy skazani na bycie po prostu zbadanym, czy chaos nas jakoś nie pochłonął. I ewidentnie naszą karą ostatecznie był cały wiek służby w tej całej straży śmierci, czymkolwiek jest straż śmierci, no ale teraz jakoś chyba się udało nam odkupić, jesteśmy lepsi, silniejsi, ewidentnie przywróceni do życia i jesteśmy z powrotem w naszych Ultramarines. Używaj mapy Barki, by podróżować do statku, zdobywać informacje o swoim oddziale. Ja się właśnie zastanawiam, czy mamy tutaj jakąś formę kodeksu, leksykonu. Ewidentnie tak, tylko że wszystko jest w tej chwili tajne, więc po prostu chodźmy przed siebie i zaznajmy tego cudownego miejsca, w którym się teraz znaleźliśmy. Marini sobie badają, tutaj mamy jakiegoś, nie wiem, Adeptus Mechanicus, ludzi zmodyfikowanych tylko po to, żeby właśnie błogosławić jakieś maszynowe procesy. Ale widać teraz, jak wyglądamy my w porównaniu do potencjalnie zwykłych ludzi. Nie wiem, jak bardzo oni są zwykli, ale mamy takie, no powiedziałbym, że ze 3 metry wzrostu, jak zresztą wszyscy Marines. A takie zwykłe człowieczki tutaj, jakieś, nie wiem, akolici, którzy po prostu zmywają podłogi, to są pionki w porównaniu do nas. Przegrupujmy się zatem, może spotkamy jakiś nasz nowy skład, który tutaj się znajduje. Ale na razie zgłośmy się przynajmniej do naszego nowego przełożonego. Wyglądamy całkiem epicko. Jest opcja włączyć widoczność hełmu w ustawieniach, ale stwierdziłem, że jak fajnie by te hełmy nie wyglądały, to jednak wolę patrzeć się na Titusa, jego wkurwienie. Jego normalną, niezahełmioną głowę, kiedy będziemy przebijali się przez roje tyranidów. Swoją drogą, jeżeli podoba się wam ta gierka, dobra wiadomość jest taka, że nie jest zbyt krótka. Z tego co dostałem informację, jest to mniej więcej 10-12 godzinna fabuła. Mamy oczywiście serwoczaszkę, która nas przeskanuje. Dobra. O kurwa, mogłem sobie postać kawałek dalej i chwilę dłużej posłuchać. My lord. Lieutenant Titus reporting for duty. Have Sergeant Gadriel report to the bridge. How are your wounds? Cudowny akcent. Good enough. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions, suspicions. I cannot afford discord among the men. Not now. You're a lieutenant now. Will that be a problem? No, Captain. Very well. Degradacja, rozumiem, nastąpiła. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on two planets. Avarax, a hive world, and Kadaku, which you already know. We're abandoning the latter. It's mostly Adeptus Mechanicus research facilities. We're evacuating critical assets and personnel. These defense guns are keeping the skies clear for our ships. The Tyranids have taken note. Get down there and protect those guns. Captain, you wish to see me? Sergeant, this is Lieutenant Titus. He'll be taking over command of your squad. Sir, I expect you on the ground within 30 minutes. Dismissed. Oczywiście, że będą na nas teraz wszyscy krzywo patrzyli. Co, dlatego, że zostałem skazany na jakąś służbę, w której miałem się odkupić na 100 lat? Forgive my hesitation. I am merely surprised by this development. As am I.
No cóż, Gadriel, Hyron, będziemy teraz ziomkami. Rozgrzeszacz! This is Lieutenant Titus. He will be leading our squad. Is that so? Well, I shall be glad to have a commander of such experience. Is the rest of the squad ready? Already assembled on the flight deck. Good. We leave immediately. No i Hyron ma zajebiste podejście. Gadriel myślę, że jeszcze się do mnie przekona. Słuchajcie, ktoś wyżej postawiony, komu raczej nie powinniście się przeciwstawiać, stwierdził, że ja jednak jestem warty odkupienia i warty drugiej szansy. Tak więc słuchajcie, ja też pewnie jako Titus nie spodziewałem się, że kiedykolwiek wrócę do normalnej służby. Myślę, że Titus był w ogóle gotowy na to, żeby służyć w tym całym szwadronie śmierci do końca swoich dni, dopóki nie zostanie rozjebany. Ale fakt, że my zginęliśmy i nas poskładali na nowo i z powrotem przywrócili do Ultramarines, chyba jest najwyższym wyróżnieniem, jakie można otrzymać. Acadians have lost control of the orbital guns. We are to recapture them. Lost them already. The Tyranids are hurling scores of those guns in great waves. I'm impressed the Acadians held out this long. Muszę przyznać, jestem pod wrażeniem, jakie quality rzeczy teraz związane z Warhammerem 40,000 będą się pojawiały. Have any of you faced Tyranids before? Only these past 2 days. Then there is much to learn. I look forward to it. Podoba mi się twoje podejście, Gadriel. Gadriel i Hyron. Galadriel i Haron pewnie będę ich nazywał, jeżeli oni w ogóle pozostaną na tyle długo, żebym mógł jakoś sobie z nimi gadać. Te repozytoria dalej zamknięte. Widzę, że mamy opcję edytowania oddziału, ale to oznacza, że można po prostu sobie kampanię przejść w koopie. Ale jak już mówiłem, kampanię stricte główną przejdziemy sobie solo, tak więc pewnie będziemy mieli jakiś AI tutaj ziomeczków. Ale co do quality rzeczy warhammerowych, nie dość, że mamy w tej chwili tę grę... Those warheads are not properly secured. Do you know what will happen if one comes loose? Path obstructed. Stand aside. Throne, I'll do it myself. Go and find a tech priest to tighten the screws in that half-brain of yours. Task aborted. Seeking blessings of cogitation. Magus Gallio will hear of this. Chyba klasyczna wymiana zdań w tym świecie, biorąc pod uwagę, że niektórzy ludzie są przerabiani po prostu na takie ludzkie maszyny, które mają przeprowadzoną lobotomię, zaprogramowane tylko do jednego celu, no i komunikują się tak, jak się komunikują. Ten wydaje się być wyżej postawiony, jakiś faktycznie członek tego całego kościoła maszyny. Ale no, mamy tę grę, która wygląda jak na razie niesamowicie i coś czuję, że też recenzje to samo powiedzą. Do tego Henry Cavill przejął władzę w Amazonii i będzie tworzył całe uniwersum warhammerowe, filmowo-serialowe u nich, więc wszyscy fani mrocznego przyszłościowego science fiction chyba sobie dobrze pojemy. Sergeant? Brothers, we are joined by Lieutenant Titus. Welcome, brother. We are yours to command. We leave immediately. Yes, Lieutenant. Wejdź do Thunderhawka. Zlatujemy zatem na planetę. Nie wiem, jaką konstrukcję ma ta gra. Będziemy celowali oczywiście w odcinki, które będą pojawiały się jak najczęściej. Nie wiem, jakiej będą długości, ale... Mam nadzieję, że będzie wszystko tak soczyste od samego początku do końca i nawet bardziej soczyste. Ogień na niebie. Ewakuacja zasobów i personelu Imperium z Kataku jest zagrożona. Środki obrony przeciwlotniczej są szturmowane przez siły tyranidów. Pokona ich natarcie, upewnij się, że nasze siły wytrzymają do zakończenia ewakuacji. Cele misji. Spotkaj się z tym, z tam. Dobra, nie dane mi było przeczytać. Myślałem, że chociaż będę miał jakieś naciśnij A, by wylądować, ale nie. Nowe oczy by mi się przydały do szybszego czytania. Te kurwa serwoczaszki, po prostu czaszki wypchane technologią. Nadal jest to jakaś forma odkupienia swoich win, służąc Imperium po swojej śmierci. Czasem jakaś tekstura się doładuje, ale jak już się doładuje, są tak crisp. Galadriel nie za bardzo nam ufa. Czy ten łańcuch to jest chyba... No właśnie. Yes. That must have been a great honor. It's a privilege to serve with you. Approaching drop zone. Let's go. You see those service studs? Our lieutenant is over 200 years old. He couldn't have been born a Primaris. You're right. And now he has your command.
Oj, Galadriel, nie jestem wielkim fanem twojego podejścia. Masz się słuchać i wykonywać rozkazy, albo przynajmniej zamknąć dupę i pozwolić mi moimi czynami udowodnić, jakim będę twoim porucznikiem, a nie się zastanawiać. Poczuję trochę zwykłym ludziom, którzy muszą brać udział w tych samych pojedynkach, w których biorę udział ja. Że dla nich jeden taki tyranit pewnie byłby potężnym wyzwaniem. My lord! Major Sorkona, 8th Cadian Regiment. Major, give me an update. The wretched beasts have taken the orbital guns. They pushed us back to this encampment and are staging a heavy assault. Lirio. Take Altarius and Elion and remain here to secure the encampment. Yes, brother. Major, we must reach the defense guns. Yes, my lord. Follow me. Wydaje mi się w ogóle, widzicie, tutaj było 6 marinów. My mamy naszą fabularną trójkę. Wydaje mi się, że kampania koopowa pokazuje losy drugich trójek, które razem z nami wykonują jakieś inne cele w tych misjach. Those foul gargoyles pollute the skies. The Tyranids have the orbital guns. They do. These unrelenting attacks make a counteroffensive difficult. Ależ my jesteśmy kurwa wielcy! Jesus! O Jezus, jak to cudownie wygląda. A morza robali, które cały czas nacierają na nas. Dokąd ja mam się teraz udać dokładnie? We've got more incoming from the east! Move to reinforce the eastern flank! You, go with him! We will assist in the defense. Very good, my lord! Astra Militarum, lecimy zatem. W którym to kierunku mamy się udać? Aha, tak po prostu przed siebie. Dobra, nie będę aż tak bardzo się tutaj zastanawiał. Gdzie mamy strzelać? Wskażcie mi kierunek, a mój bolter odpali. Ja pierdolę. Wojna absolutna. Czekajcie, gdzie ja mam tak faktycznie dotrzeć? Idziemy tutaj. A, przepraszam, to jest oddział, którego mam się trzymać. Dobra, spoko. 3 moje kroki, to jest ich bieg. Naciśnij Y, by wejść w tryb furii, który zwiększa zadawane obrażenia, wytrzymałość oraz odnawia się, gdy atakujesz wręcz. Czyli perfekcyjnie skrojone pod to, żeby właśnie napierdalać się na blisko, co? Ty, nie, to są nasi. O, ja pierdolę, ile ich tutaj już przyszło do mnie. Ej, byku! Dobra, odnawianie, kiedy atakujemy wręcz, bardzo chętnie! Tego tutaj dużego oczywiście, że już momentalnie rozwalimy. Cholera, jest na tylko tyle was? My wyjmujemy jeszcze do tego gargantuiczny nóż! Dobra, przegrupuj się. Gdzie? W którą stronę idziemy? Gubię się tutaj. Tyle rzeczy się dzieje dookoła. Też widzę, że każdy człowiek... Stymulanty, co? Szybko przywracają umiarkowaną ilość zdrowia. Jak się leczyć? Prawo na krzyżaku, co? Jezus Maria, ile tutaj rzeczy się naraz dzieje. Tony, kurwa, robali z każdej pieprzonej strony. Różne rodzaje. Tamci są jeszcze, kurwa, strzelcy z daleka, którzy nakładają na mnie jakieś negatywne statusy. Nimi też się trzeba zająć. W pierwszej kolejności... A potem możemy sobie pokroić całą resztę na blisko, oczywiście. Najlepsza możliwa taktyka. Ten już tutaj chciał na mnie wskoczyć, co? Nie, nie! Nie ze mną takie numery, kolego! Dobra, lecimy dalej. Gdzie są jeszcze te tyranidy? Czasami nie widzę ich pośród tych wszystkich ludzi. Roznieść ich w pył bardzo chętnie. To jest jeden po prostu wielki, nieskończony tryb hordy. I bawię się fantastycznie. Dobra, ten już tutaj do mnie leci oczywiście, z bardzo wielką chęcią zamordowania mnie, ale ja też mogę do niego polecieć, zabij! To była jakaś podwójna eliminacja? Nie, po prostu mi się chyba wjebał w moją animację. Oj! O kurwa, te. Tutaj widzę, teraz będziemy mieli po prostu niesamowite ilości przeciwników do rozjebania. Dobra, pomóżmy temu w takim razie. Mamy nóż, nie mamy tego na naszej piły maszynowej. Eliminacja! Kurwa, jaki chaos. Tamten też już czeka na śmierć, więc po prostu może go wykończmy strzelaniem. Czemu nie? Granaty odłamkowe. Z każdej, kurwa, strony robactwo. Ciekawy jestem, czy cała gra tutaj to będzie po prostu takie jedno wielkie walczenie z przeogromnymi hordami? Czy będziemy też mieli jakieś spokojniejsze momenty? Gdzie mam uwagę skupić? Tam ich leci zajebiście dużo. Naszych ziomeczków tutaj cały czas gryzą robale. Tutaj amunicja do podniesienia. Ja cały czas tracę tarczę życie. Gdzie są wrogowie? Na co mam uwagę zwrócić? Na to, że tutaj wlatują po prostu cały czas jeden za drugim? Kurwa, to akurat nie jest dla mnie nic nowego. Lecimy z nimi. Przepychamy się do przodu. Ten tutaj już szarżuje prosto naraz. Oczywiście przydałoby mu się wjechać w niego i zacząć go kroić. Albo po prostu zacząć go blokować. Też dobry pomysł. Zabij! Aha! Dobra, idealnie. Strasznie mało amunicji mamy. Muszę to też brać pod uwagę. Nie mogę się tutaj tak bawić w nieskończoność. Muszę szukać tej amunicji i ją zdobywać cały czas. Granacik? Bardzo chętnie. Nawet się nie muszę za bardzo skupić na tym.
gdzie mam te granaty rzucać. Gdziekolwiek nie rzucę, zrobią oczywiście dobrą robotę. Tutaj jeszcze więcej robalia. Mi w ogóle skończyła się amunicja do mojego karabinu, tak więc może pobawmy się na blisko. Ostrzał z powietrza? Gdzie? Kurwa, aha, nasz ostrzał powietrza. Dobra, to akurat zajebiście. Ja, dobrze, naloty dywanowe, naloty bombowe. Tego, co oni tutaj w ogóle powiedzieli, to... To mają jeszcze jakieś gargulce latające, te wszystkie tyranidy, które są jakby chyba jednostkami powietrznymi, co? The Emperor protects. We must proceed through the jungle to reach the orbital defense guns. Brother Lirio, assist the Cadians while they establish new defensive lines, then report back. Yes, Lieutenant. It will not take long. Jedna rzecz jest... O, jaka kompletna transformacja. The orbital guns are on the other side of the swamp. Be alert. The Tyranids will be lying in wait. 2 godziny później. To mi się podoba. Jesteśmy rzucani po prostu w miejsca, które nas interesują, a nie musimy wszędzie dojść, że każde miejsce musi być połączone z poprzednim korytarzem. Jak w jedynce, ale co to w ogóle jest za porównanie? 13 lat te dwie gry dzieli. Ale jedno muszę przyznać. Główny feature gry o Space Marinach, który musi ta gra dobrze po prostu przekazywać. Karabin boltowy z granatnikiem. Kurwa, poproszę! Lewy trigger plus prawa gała, żeby użyć granatnika. Ile mam tych granatów w ogóle? O, zmieniam po prostu tryb. Tak. Jedna rzecz, którą Space Marini muszą robić dobrze w grze, dawać poczucie bycia niezniszczalnym, mięsnym, ludzkim czołgiem. I tutaj nawet odgłosy tych bolterów dokładnie taki efekt dają. Miecz łańcuchowy. Dobra, oczywiście. Każda tutaj broń, z tego co zauważyłem, ma różne feature'y. Ten jest stworzony tak mniej więcej 50-50. Pojedynczy przeciwnik, dużo przeciwników. Jeżeli weźmiemy nóż bojowy, on pewnie ma jakieś inne statystyki, jak sobie tutaj spojrzę. Zdecydowanie bardziej nadaje się do walki z jednym wrogiem. Widzę, że kombos maksymalny, jakie mogę wykonać chyba i przy mieczu łańcuchowym, i przy tym mieczu, to są 3 zwykłe uderzenia, a potem silniejsze, żeby kopnąć. No, czyli taka klasyka. Dobra, lećmy zatem. Dostaliśmy granatnik do naszej broni. Czy ja mogę w to na przykład strzelić? O, zdecydowanie mogę! Tylko czy to jest, powiedzmy, trasa, która mnie interesuje? Stymulanty medicae. Poproszę. Okej, okay. Czyli rozwalać rośliny, które wyglądają na rozwalarne. Living organic machines. Indeed. Their ships, these pods, all of it. Their very existence is heresy. We shall thin their numbers today, brother. Już myślałem, że to jest jakiś lepszy miecz łańcuchowy. Płyta danych, poproszę! Aha, transkrypcja jest dostępna gdzie indziej. No to troszeczkę po chuju, jeżeli nie mamy transkrypcji w tej chwili na ekranie. Musiałbym wchodzić tutaj chyba cały czas w te nasze kodeksy. Mogę w ogóle wejść w jakieś kodeksy? Nie, chyba muszę tego słuchać później. A wiem, czego to może być wina. W ustawieniach i chyba ułatwieniach dostępu, tam gdzie mamy napisy, wydaje mi się, że możemy sobie wybrać, żeby te napisy więcej rzeczy pokazywały. Tło, duże, nieduże. Czekajcie, może w dźwięku? Konfiguracja głośników? Nie. Gadanie przez tego też nie. Kamera, widok, gra... Tutaj napisy fabularne można chyba po prostu zmienić na włączony i wtedy będziemy słyszeli wszystko? Być może. Automatyczny karabin boltowy to jest chyba po prostu gorsza wersja tego, co mam teraz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, lecimy, nie śpimy, rozwalamy bambusy i idziemy mordować tyranidy. Chociaż odcineczek troszeczkę nam się już kończy, ale przynajmniej udało się... O kurwa, co to? Przepraszam, czym ty kurwa jesteś? O Jezus Maria. Czy on zaraz wyjdzie obok? Już myślałem, że ziemia obok mnie się zaczyna lekko ruszać. Okej, okay, dobra, intrygujące. Nowe rodzaje przeciwników też się tutaj niewątpliwie będą pojawiały. Amunicja, granat odłamkowy, poproszę wszystkiego maksymalnej ilości. Zaraz jak nam tutaj jakaś chmara wyjdzie, to się jeszcze nie pozbieramy. Ale hej, można całą w ogóle tę grę przechodzić w koopie, co oznacza jedno. Prawdopodobnie cały czas będziemy mieli jakiś tutaj przyjaciół pod ręką. Przyjaciół, a raczej podkomendnych, nie wiem, czy powinienem ich przyjaciółmi nazywać. Tak więc nie powinienem się bać tego, że będę cały czas jakoś, wiecie, że będą mnie opuszczali. O, tego możemy tutaj, kurwa, no, nie do końca mogę go tutaj zablokować. Kontra, nawet że wyszła, dobra, czekajcie, postrzał. Tak, dobrze, jeszcze trochę krojenia i morderstwo. Widzę, że te takie większe jakby mele jednostki będą tutaj absolutnym standardem, jeżeli chodzi o walki, które będziemy odbywali. To na małych jednostek i do tego jeszcze jakieś 2 potężniejsze, które będą miały nas męczyć w większym stopniu. Spoko! Muszę nauczyć się myśleć na 9 frontów naraz, tak więc lećmy. Te bambusy się nawet fantastycznie rozwalają dookoła. Czy moja tarcza w ogóle teraz jakby sama z siebie się też... odnawia w odpowiednich momentach? Kurwa, aha! Ja teraz nie mogę sobie przybliżyć, ale za to mam granatnik, co?
Wydaje mi się, że granatnik to jest lepszy feature. Tam jakiś mały grzmot był. Ten to... Czy to gówno będzie wybuchało? Dlaczego są takie czerwone? Co oznacza czerwony kolor na nich? Dobra, czekajcie. Małe gówna do rozwalenia. Te wszystkie snajperskie typy też. A, mam ochotę już odpalić furię w tej chwili. Mam wrażenie, że całkiem nieźle mi się to uda. O, już, dziękuję! Haron i Galadriel załatwili mi tutaj piękną eliminację. Nawet się postarać za bardzo nie musiałem. Mam amunicję. Ale tutaj, powiem wam, w odróżnieniu do bardzo wielu strzelanek, amunicji nie mamy nieskończonych pokładów, że się nigdy tego praktycznie nie muszę obawiać, że mi się zakończy albo skończy. Tutaj jak będę cały czas tylko i wyłącznie leciał karabinem, to zaraz zauważę, że amunicji mam zero. Do pistoletu obstawiam... Nie, do pistoletu też mam limit. W jedynce do pistoletu, z pistoletu to mogliśmy napierdalać w nieskończoność. Ale też widzę, muszę tutaj bardzo mocno myśleć tym, jak działa auto-aim, jeżeli chcę grać na padzie. Czyli zabiję jednego przeciwnika, to naciskam celowanie jeszcze raz, żeby mi przerzuciło auto-aima na kolejnego wroga, zamiast próbować to przesunąć. Słuchajcie, oni naprawdę robią co tylko mogą, ok? To są tylko ludzie. They are an unrelenting plague, but they are cunning. The controlling influence of their hive mind makes them act as one. A pistolet boltowy teraz mi się zmienił w ciężki pistolet boltowy, co? Dobra, testujemy wszystkie bronie, jakie tylko możemy. Wątpię, żebyśmy dali radę tutaj jakkolwiek upgrade'ować nasze uzbrojenie, ale kto wie. Wiem, że tutaj mamy jakieś loadouty, które będzie można sobie potem zmieniać. Gra jest mimo wszystko też skrojona pod koopa, gdzie każdy może grać po prostu po swojemu, tak więc... Myślę, że będą państwo zadowoleni. Już widzę o wiele większą różnorodność tych terenów, nawet po których się poruszamy. Jakie pojebane. On to nazwał zarodnikami? Przynajmniej tak usłyszałem, spores. Świetnie, zabójcze drzewa i ich cudowne, wybuchające zarodniki. Jeszcze tego tutaj potrzebowaliśmy, oho. Nie, to tylko zarodniki. A jeżeli odpowiednio wcześniej zauważy i zdetonuje, to nie powinny stanowić większego problemu. Chyba się będą, wiecie, cały czas tutaj gdzieś pojawiały. Na szczęście nasi koledzy tutaj całkiem sprawnie się ich pozbywają. Galadriel i Haron. Kurwa, ale są też tak małe, że czasami nie tak łatwo jest je trafić. Co do mnie strzela? Kolejne tyranidy tutaj z daleka? Kurwa, granatnik! Doleci w ogóle? Nie, źle sobie to troszeczkę wyliczyłem. Ci tutaj mordują robactwo, gadają sobie podczas tego bez żadnego problemu. Amunicja? Dobrze widziałem, amunicja. Okej, w którą stronę mamy dokładnie w ogóle iść? Nie jestem pewien, jaki jest teraz nasz cel tak naprawdę? Poza mordowaniem wszystkiego, co nam tutaj wejdzie pod celownik, tak długo jak jest to robactwo, albo cokolwiek, co będzie próbowało szerzyć herezję. Jaki jest nasz cel? Przedostań się przez bagno, tak po prostu. Czy to bagno będzie w takim razie usiane różnorodnymi ścieżkami i wszystko będzie próbowało mnie zmylić? Rozwalam te wybuchowe rzeczy, bo tutaj zauważyłem, że mogą się jakieś przedmioty kryć, albo nie? Gdzie nie, gdzie tak, gdzie nie. Mogę, widzę, tylko dwa stymulanty mieć w tej chwili przed siebie. Trochę liczę na to, że będziemy mogli jakoś ulepszać naszego ukochanego Marina. Kurwa, to... Chyba tam musimy się udać, coś tak mi się wydaje. Kierunek, w którym wszystko drze pizdę i rzeczy się rozwalają, powalają się ogromne drzewa i biegną tyranidzi, wydaje się być kierunkiem, w którym ja się powinienem udawać. A przepraszam, czy te w ogóle zarodniki to są jakieś ich jednostki, czy to jest magia tego bagna? Że tutaj te wszystkie czaszki latające jakieś, nie wiem, kurwa, zielonomątwy! To są chyba ich jednostki, tak mi się wydaje. No teraz to by mi się to przybliżenie przydało, żałuję, że go nie mam, ale spoko! Bolter strzela z taką, kurwa, siłą, że tak czy siak daje radę. Przepraszam, co to za gówno? Ej, ty, bez przesady! A tu jest kolega potężniejszy, co? No i kurwa, uciekł przed moim dupnięciem. Teraz oczywiście wyjdzie w jakimś innym miejscu. Gotowy na spuszczenie mi w pierdolu, co? Ej, kontra? O, prawie wyszła kontra. Kurwa, i teraz znowu będzie próbował wyskoczyć. Okej, ten atak jest nie do uniknięcia, jeżeli on będzie próbował mnie tutaj dziabnąć, ale ja mogę zrobić to. Wjechać w niego tak, zacząć do niego jeszcze raz strzelać, podejść i rozerwać na pół. Cudowne. Dobra. Nie jest to oczywiście gra, w której możemy sobie robić uniki, jakbyśmy byli sprawni niczym małpa, czyli Wukong. Musimy bardzo... Trzeba tutaj dobrze planować każdy ruch, ponieważ uniki są powolne. Nie reaguje ten nasz Titus momentalnie, ale czasami bardzo ważne jest ich używanie. Tutaj mamy zasoby dodatkowe. Dziękuję. Amunicja. Karabin boltowy z granatnikiem. To już mam akurat chyba w tej chwili. Wszystkiego mam w pizdu! Niczego prawie nie potrzebuję, poza oczywiście amunicją.
Karabin boltowy z granatnikiem. Wymieniłem na dokładnie to samo, co miałem przed chwilą. Dobra. Nie bawmy się aż tak bardzo w snajpienie. Lepiej tutaj wbić się w całą grupę i po prostu przetrwać. Ale tak, nie pamiętam troszeczkę do końca, które rodzaje jakby eliminacji co mi dają. Poza tym, że mam w głowie zapisane mordować i robić eliminacje, jeżeli tylko mogę, to nie wiem, czy jedno daje mi życie, drugie daje mi pancerz, czy wszystkie te eliminacje w jakiś sposób dają mi pancerz. Ale mam nadzieję, że ostatecznie przebijemy się przez to wszystko sprawnie. Ale jak nic. That will add considerable time. Surely we... We will not trade strategy for expediency. As you command. Lieutenant, Captain Akaran has given us new orders. You must proceed alone. Understood. Thank you, Lirio. Resilient. Tutaj widzę karabin bolterek bardziej typu snajperskiego, co? Widzę, że nasz drugi oddział też tam jakieś rzeczy robi, do których został wysłany. Mamy tutaj... Kurwa, no trochę ich mamy, ale powiem wam, wolę... Chyba przyjebać w takiego terminida jednym potężnym grzmotnięciem, niż cały czas się bawić i próbując strzelać w niego automatycznie, ponieważ tutaj pistolet boltowy, nie, amunicja. Snajperki były moją ulubioną bronią zdecydowanie w poprzedniej części, zobaczymy jak to będzie wyglądało tutaj. Mamy oczywiście mniej amunicji, no ale mniej amunicji w zamian za dużą siłę strzału. No i oczywiście możemy sobie też przybliżyć, co? Jeżeli tylko będzie mi szło tutaj trafianie w głowę, to już w ogóle wszystkie, nawet te potężniejsze terminidy mogą mnie w dupę pocałować. Ej, Jezus Maria, go ruchają te pociski. Czuję po prostu, jak się w niego wbijają, a potem głowa wybucha, tak. Jezus Maria, trochę ich tam leci. Ale spoko, damy radę. Te pomniejsze to w ogóle zdychają bez żadnego ani me, ani be. Ale może jakiś granacik byśmy tam rzucili? O, nie było to chyba zbyt wydajne, ani optymalne. Mamy tutaj te takie większe jednostki, które są z typu strzelca. Więc największe skurwysyny, jakie można sobie wyobrazić. Nie dość, że trudne do pokonania na blisko, to jeszcze będą najpierw szyły do nas z daleka. Nawet mi luneta nie jest potrzebna. Wystarczająco satysfakcjonujące jest zwykłe strzelanie. No oczywiście, jeżeli mnie tutaj przytłoczą, będę blisko, to nie mogę sobie zrobić takiej ściany śmierci, ale to bez znaczenia. Moje ziomki tutaj będą też mnie tutaj wspierały w odpowiedni sposób. Tego grzmota tutaj widzę. Gotów jestem do mordowania. Jakieś wybuchające beczki też obok, ale akurat zrobił unik. Albo akurat ja w tym... Ty, amunicja mi się skończyła kompletnie, halo? Moje granaty, nie granaty, amunicja, główna, poboczna. Mamy też mniej ammo do tego wszystkiego. Skurwysynu, nie dostaniesz mojej dupy! Ej! Jeb! I uderzenie, kurwa, no i widzicie? To jest kwestia tego timingu, o którym mówiłem, ale ta kontra się już udała i morderstwo. Sam nie wiem, co jest lepsze, czy bicie się z nimi na blisko, czy bicie się z nimi na dystans. Amunicja zabezpieczona. Ten tutaj czeka tylko, aż ta eksplozja go rozdupcy. Dobra, fantastycznie. Charon do nas wrócił. Charon, jeden chuj. Jeszcze jeden granat odłamkowy. Mało ammo do wszystkiego tak naprawdę mamy. No do tego karabinu snajperskiego tym bardziej. No ale hej, coś za coś. Siła za pojemność. W sumie nie wiem ostatecznie, czy nie będę tutaj jednak większym fanem karabinu automatycznego. Nie mogę patrzeć na dwójkę z perspektywy jedynki, bo to kompletnie nie to samo. Nie mam też zielonego pojęcia, kiedy ta gra tak naprawdę zapisuje mi progres i postęp. Ale ostatecznie... Kurwa, idziemy. O! Jak on tutaj fantastycznie oberwał. Dobra, byku, słuchaj. Wjeżdżamy w niego. I zabij. Oczywiście, posiłki, dodatkowe jednostki, wszędzie, z każdej strony. Ten też czeka na eliminację. Ej! Z daleka mogę już maszować praktycznie prawą gałkę i skutecznie do niego podbiegniemy i się go pozbędziemy. Tak długo jak miga oczywiście na czerwono. Dobra, tutaj wszędzie mamy kolejne lokacje. Jak wygląda tutaj znaczek po prostu zapisu? Jedna rzecz, którą powinna mieć każda gra, to informacja, kiedy był ostatni zapis wykonywany. Byłoby to o wiele wtedy prostsze. Ale mamy tutaj jakąś lokację. Wejdźmy, zagadajmy z tymi ludźmi. Przedostaliśmy się przez bagno. A tak, Imperator wysłał swoich aniołów. Kiedyś gdzieś widziałem tekst, że spotkać Marina to praktycznie jak zobaczyć anioła, ponieważ jest ich tak niewielu względem ilości ludzi w Imperium. Open the gates. Yes, my lord. Open the gates. Sir, you said open the bloody gates. Rozumiem, że rozkazów Space Marina w żadnym wypadku się nie kwestionuje. Jestem w stanie to poszanować. Dodatkowy skład amunicji. Muszę pamiętać też, że mogę się w tej chwili leczyć. Nie jestem w tej chwili zdany na to, że będę cały czas tylko sobie próbował odzyskać życie.
za pomocą, wiecie, mordowania i eliminacji. Kolejna fala z tamtej strony. Dobra, moi drodzy, wiem, że chcielibyście widzieć dalej, ale musimy kiedyś zakończyć odcinek, a tutaj nie ma chwili, kiedy mamy ani trochę spokoju. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Liczę na to, że wrócicie dalej i będziecie oglądali naszą wojnę z tyranidami. Kto wie, może jeszcze czymś innym. Nie wiem, jak duży jest fokus tutaj na robalach. Dzięki, trzymajcie się, łapa w górę i pa, pa.